tvpodkarpacie.pl. Już w piątek na Sanockim Torze Lodowym rozpoczną się kolejne konkurencje w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Ministerstwo powierzyło organizację Podkarpackiej Federacji Wojewódzkiej Sportu celem zorganizowania zawodów łyżwiarskich na torze w Sanoku. Wiadomo, że na tym obiekcie odbywały się już imprezy wysokiej rangi typu Mistrzostw Polski, z której zostaliśmy bardzo wysoko ocenieni przez Urząd Wojewódzki Podkarpacia i Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego i Ministerstwo Sportu. Mam nadzieję, że na tym obiekcie po kapitalnym remoncie odbędą się naprawdę świetne zawody. Po finale drużynowych Mistrzostw Świata w Ice Speedwayu organizatorzy mieli trudne zadanie, które polegało na odpowiednim przygotowaniu lodu. Największym wyzwaniem, bo po raz pierwszy w historii robiliśmy w tak krótkim okresie czasu regenerację lodu. Kosztowało nas to dziennie po 16-17 godzin pracy. Natomiast sprzęt nas nie zawiódł, czyli 2-3 rolby do czyszczenia, które non-stop pracowały na torze, jak i również duże zaangażowanie pracowników w rekonstrukcję tego lodu. Dzisiaj pan stoi, sądzę, że lód jest przygotowany, są wstępne opinie również i zawodników, aczkolwiek opinie są to pośrednie. Najważniejsze jest, że lód spełnia kryteria regulaminowe Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego. Tak krótki okres czasu, który wypadł między jedną imprezą dużą, a drugą imprezą dużą, powoduje, że to był stres. Tak, do końca nie wierzyliśmy, że się uda, a środki, które zostały przeznaczone na tą zimową olimpiadę, czyli 19. zimową olimpiadę na nasz rejon, powodowały dodatkowe takie napięcie, co zrobić, gdyż nie wyjdzie impreza w Sanoku i trzeba będzie tą imprezę przenieść ewentualnie do Zakopanego. Uważam, że na dzień dzisiejszy lód jest przygotowany w 100%, a mamy tak naprawdę jeszcze 2 dni do ostrego startu. Na zawodników, którzy będą rywalizować o najwyższe laury, czeka zmodernizowany tor administrowany przez sanocki MOSiR. Infrastruktura to nie tylko lód, ale pamiętajmy, że to też wkład miasta, około 4 milionów modernizacja toru. To są szatnie, to są zaplecze sanitarne, to są hole, odnowa biologiczna, więc sądzę, że to sprawia, że ten cały kompleks właśnie jest dobrze przygotowany i spełnia kryteria. Dlatego w Sanoku rozgrywamy dyscypliny lodowe, dlatego że jest bliskość również bazy noclegowej do obu aren dyscyplin, czyli o łyżwiarstwie i arena short track i hokej na lodzie. Przedstawiciele których konkurencji pojawią się w Sanoku? U nas pierwsza konkurencja 8. Zaczyna się łyżwiarstwo szybkie na torze lodowym w dniach od 8 do 10 lutego. W następnej kolejności 12-13 to będzie short track na hali arena i 28 do 3 hokej na lodzie. Serdecznie zapraszam wszystkich. Jest to wielkie święto, jest to bardzo widowiskowy sport moim zdaniem i warto tu przyjść. tvpodkarpacie.pl